tworzyć cele na COBEZ-u tak zwane, czyli cele zrozumiałe dla ucznia. Ale Kasiu, nie zdążyłam cię uprzedzić, że pierwsze 3 minuty musimy poczekać na ludzi, więc będziemy taki small talk, że tak powiem. To zanikająca sztuka. Zanikająca sztuka. Rozmawiałyśmy przed wejściem na wizję o tym, jak dzisiaj, w ogóle co się dzisiaj dzieje, o tym, jaka jest dzisiaj sytuacja w edukacji. Jakie jest twoje odczucie tego, co w tej chwili przetacza się przez sieć w świecie edukacyjnym? Jak ty się w tym odnajdujesz? Na razie wzięłam sobie trochę na wstrzymanie i z dystansem przyglądam się temu, jak różne postawy nauczycieli można zaobserwować i ogólnie w edukacji coś się zaczyna dziać, a tam w marcu jak w garncu, naprawdę wszystkiego pełno, więc wyraźnie widać dwa trendy, tych zaangażowanych pracusiów, zbawicieli świata, którzy chcą jak najwięcej i siódme poty wylewają, i tych, którzy siedzą cichutko i myślą, że może przejdzie obok nich, może się uda, może wystarczy wysłać tego maila, zróbcie ćwiczenie drugie w podręczniku ze strony 13 i jakoś to minie. Ja też spotykam się z takimi głosami, że ludzie są przeciążeni z jednej strony, a z drugiej faktycznie czują potrzebę teraz nadrobienia tego, nie chcę powiedzieć utraconego czasu, ale czegoś, czego nie uchwycili wcześniej. Głosy są różne, widzę też dużo frustracji i ja tak sobie myślę, że jesteśmy chyba w takim właśnie, ty powiedziałaś, to tak pięknie to nazwałaś, że to jest jak w marcu, jak w garncu. Ja bym powiedziała też, że ten chaos, kiedy formuje się pewien nowy porządek, on jest chyba po prostu częścią tego procesu. Ciekawa jestem za to, w którym momencie będziemy za jakiś czas, co z tego wszystkiego tak naprawdę będzie, bo to, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, to już wiemy, a pytanie, co z tego zabierzemy. Jest z nami Agnieszka, nie wiem ile jest osób i może nie będę tak podpytywać, bo celem tak naprawdę naszego spotkania jest wsparcie osób, które zaangażowały się w projekt Lekcje w sieci. Projekt, który wymyśliliśmy razem z Dawidem Łasińskim. Nauczyciele już od kilku dni przygotowują wspaniałe scenariusze lekcji, takich lekcji w sieci, czyli takich nieszablonowych, nietypowych. Jedną z próśb do nauczycieli było właśnie tworzenie celów zrozumiałych dla ucznia, tak zwanego NaCOBEZ-u. I widząc dużą potrzebę tego, żeby doprecyzować to NaCOBEZ-u, dzięki wsparciu Ewy Ziejewskiej, takiej pośredniczce, Kasia zgodziła się podzielić swoją wiedzą. Więc Kasiu, ja już przestaję gadać. Gdybym mogła cię poprosić o podzielenie się takim przepisem na COBEZ-u. Dobra. Ja sobie na początek zrobiłam krótką, samodzielną, samoistną burzę mózgów jednego i doszłam do wniosku, że stworzę taką pigułkę wiedzy, coś, co będzie chyba przydatne. Mam taką nadzieję. Mam kilka takich wniosków, które będę rozwijać. Pierwszy z nich brzmi tak. Lekcja bez celu jest bezcelowa. To jedna z ważniejszych rzeczy, którą ja wyciągnęłam z oceniania kształtującego, gdyż jeśli nie ustalimy sobie jasnego celu na początku, to nasze działania będą po prostu chaotycznym zlepkiem różnych czynności, różnych materiałów, po prostu jakbyśmy wrzucili w jedno miejsce, w jedną lekcję temu dzieciaczkowi wszystko, co się da. Przypomina to trochę puszczenie na wielkiej łodzi, na wielkim statku ucznia, który trzyma w dłoniach ster na morze. To morze to jest nasza lekcja, ogrom wiedzy. I jeśli ten dzieciak tylko ma ster i pływa sobie, gdzie chce, to niestety nie dopłynie do celu, a ten cel musi być jasno na początku określony. No i na COBEZ-u to jest mapa. Zwyczajnie jest to mapa, dzięki której on dotrze do portu, dobije. Tak więc po pierwsze lekcja bez celu jest bezcelowa. Warto to zapamiętać, gdyż tak zwyczajnie jest. Musimy najpierw mieć cel, żeby lekcja poszła. Po drugie, jeśli myślimy o robieniu lekcji, to nie zaczynajmy od tematu, chociaż ten temat jest jakby w podtekście, tylko właśnie zacznijmy od celu, czyli czego i po co chcę, mam się nauczyć, tak z punktu widzenia ucznia. Co konkretnie chciałabym, by mój uczeń z tej lekcji wyciągnął? Jeśli zaczniemy od tego, to ten temat staje się jakby służebny wobec celu. Trzecia rzecz, o której chciałam wspomnieć, to, że naczelną dewizą przy tworzeniu celu powinno być mniej równa się więcej.
nie tylko celu, ale ogólnie tworzenia lekcji. Mniej równa się więcej w związku z tym. Nie zróbcie wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tego tematu, tylko wręcz odwrotnie. Przemyślmy, które ćwiczenia naprawdę będą ćwiczyły to, co zaplanowaliśmy na lekcji. Być może wystarczą dwa mądre ćwiczenia omówione, a nie 10 czy 12, które po prostu wynikają z układu zeszytu ćwiczeń. Tak więc mniej równa się więcej, a więcej to znaczy głębiej, to znaczy lepiej i staranniej. Być może warto rozważyć na przykład wprowadzenie na lekcji elementów myślenia logicznego, myślenia krytycznego, przetwarzania treści, nie tylko podawania ich. Nasi uczniowie to nie są gęsi, które musimy zapchać, tylko no, zwyczajnie potraktujmy ich po ludzku, dajmy im też trochę pomyśleć, zastanowić się, jakieś refleksje wyciągnąć na temat tematu, który mamy. Dalej chciałabym rozdzielić cel od na co bezu, czyli od kryteriów sukcesu. Cel jest taką rzeczą nadrzędną i nie jest też wskazane, by na jednej lekcji realizować wiele celów, gdyż nie możemy się wtedy skupić dokładnie na tym, co najważniejsze. O ile realizujemy jakiś jeden cel, to dobrze byłoby, żeby do tego dobrać mądrze na co bezu, czyli właśnie kryteria sukcesu. Jeśli zadajemy pytanie o cel, to pytanie jest to, czego chce, by się uczeń nauczył. Czego chce, by się uczeń nauczył. Natomiast jeśli chodzi o kryteria sukcesu, o na co bezu, to będziemy pytać, po czym poznam, że cel został osiągnięty. Czyli są to kroki, które prowadzą do osiągnięcia tegoż celu. Czyli ten jeden nadrzędny cel, który możemy jakoś utożsamić z tematem, traktowany byłby nadrzędnie, a na co bezu w sposób mądry, bardzo selektywny, dobralibyśmy jako kroki. Czyli jeśli potraktujemy to na co bezu wręcz jako taką checklistę do odznaczania, to można by po tych trzech, czy dwóch, czy czterech, w zależności od tego, jak bogata jest lekcja, odznaczonych punktach na co bezu, powiedzieć, tak właśnie jest, cel lekcji został osiągnięty. Tutaj mam taki przykład. Gdyby, no, będę sięgać najbliżej, czyli do języka polskiego. Gdyby tematem lekcji była charakterystyka chociażby Ani z Zielonego Wzgórza czy kogokolwiek innego z bohaterów, to celem lekcji byłoby charakteryzuje bohatera literackiego. I do kryteriów sukcesu wpisałabym, tak by dziecko mogło sobie później odznaczyć, odfajkować, że to już zrobiło, na przykład podaje informacje o bohaterze, opisuje jego wygląd. Wskazuje cechy z przykładami, opatrzone przykładami i oceniam bohatera. I już po tych czterech elementach, oczywiście pod warunkiem, że wcześniej uczeń, jak zakładam, miałby wprowadzoną formę na przykład, albo przynajmniej wiedziałby, że ocena to nie jest tak jak czasem 2 na 10, prawda? Tylko że jest to opisowa rzecz. No to wtedy po odznaczeniu tego wszystkiego rozumiem, że scharakteryzowanie bohatera byłoby możliwe. Czy też gdybyśmy założyli sobie taki cel nadrzędny, umiem określić formę czasownika, to rozumiem, że do na co bezu mogłabym wpisać, na przykład podaję osobę, liczbę, czas, rodzaj, aspekt, w zależności od tego, na jakim jesteśmy poziomie wprowadzania, określania formy czasownika i na przykład odmieniam czasownik przez osoby w różnych czasach. I to w zupełności wystarczyło już by do tego, by dziecko miało taką świadomość i sprawczość, że rzeczywiście umie określić formę czasownika. I przechodzę już do jednej z ważniejszych rzeczy, czyli do tego, że na co bezu ma być sprecyzowane w języku ucznia. Co to znaczy? Po pierwsze, ma być maksymalnie uproszczone. Ma być bardzo jasne. Musimy stanąć po drugiej stronie i stać się takim Frankiem z czwartej klasy, kiedy czytamy nasze kryteria sukcesu, kiedy czytamy na co bezu, to ja jako Franek z czwartej klasy muszę wiedzieć, muszę rozumieć wszystkie słowa, które się w nim znajdują. Ma to być komunikat jak najbardziej zwarty i krótki. Im krócej, im jaśniej, im prościej, no tym chyba też bardziej dostrzegamy umiejętności pedagogiczne nauczyciela. Druga rzecz, warto zadbać o to, żeby
na co bezu było w pierwszej osobie liczby pojedynczej, z punktu widzenia dziecka. To ja określam, to ja opisuję, to ja oceniam bohatera, czy podaję osobę. I jeszcze jedna rzecz, warto byłoby przefiltrować trochę swoje myślenie o celach pod tym kątem, że najcelowiej byłoby przy celach trenować jednak umiejętności i kompetencje. Nie stawiać na wiedzę, tylko na umiejętności. W związku z tym potrafię, umiem bardziej niż wiem, znam. Wiedza stanowi taką rolę podrzędną, jest tylko narzędziem, natomiast już przetworzenie i użycie to jest coś, no, co powinno być najważniejsze. Ta wiedza może się pojawić jako element na co bezu, który jest na przykład konieczny do tego, żeby dana umiejętność mogła być wykazana. Kolejna jeszcze rzecz to sam temat lekcji. Być może warto zamiast pięknych, górnolotnych, pełnych poetyckich uniesień tematów wrzucić temat prosty, zrozumiały dla dziecka, by wiedziało od razu, z czym ma do czynienia, a jednocześnie zachęcający. I ten cel jeszcze w swojej strukturze powinien mieć to, by dziecka nie zniechęcić. Jeśli my sami czujemy, że cel jest no, ambitny, trudny, taki jak z podstawy programowej wycięty, idealny, to znaczy, że właśnie nie jest dobry. To właśnie jest zupełnie odwrotnie. Im bardziej dostosowany do wieku dziecka, do możliwości percepcyjnych, tym lepiej. Dobrze byłoby wręcz zastąpić temat celem. Być może łatwiej jest w temacie wpisać na przykład charakteryzuje Anię z Zielonego Wzgórza niż w pogoni za pieguską. Gdyż taki temat może trochę oszołomić na początku. Ja zresztą nauczona doświadczeniem sama wiem, jak wyglądają tematy w rozkładach materiału z języka polskiego. Kiedy wchodzę na lekcję, na zastępstwo do klasy, w której mam temat na przykład piękno pól i lasów, to ja za bardzo nie wiem, co mam robić, o czym mówię, czy jest do tego jakiś tekst, czy... No nie wiem, po prostu nie wiem. Kiedy idę na matematykę i tam jest na przykład mnożenie ułamków, no ja to rozumiem, natomiast temat powinien być też jak najbliżej jednak celu lekcji. No i rzecz moim zdaniem ważna, jeśli już sprecyzujemy dobrze cel, jest on jasny, jest on przyjazny uczniowi, jest tam w naszym nacobezu jest właściwie samo to, co najważniejsze. To, co może też wyznaczać etapy lekcji, nie może tego być za dużo. Powtarzam jeszcze raz, mniej równa się więcej w rzeczywistości. To dajmy na koniec zajęć dziecku szansę na to, żeby sprawdziło, czy ten cel został osiągnięty. Zadajmy mu pytanie, co sprawiło ci trudność? Co ci się udało zapamiętać? Sprawmy, by dziecko miało szansę odnieść się do celu, by zdefiniowało, czy na co bezu zostało zrealizowane, które punkty udało mu się zrealizować, które natomiast sprawiły mu trudność i nad tym musi jeszcze popracować. Tak więc w wielkim skrócie jeszcze raz, lekcja bez celu jest bezcelowa. Lekcję zaczynamy od celu i cel powinien rządzić tą lekcją. On nie może być przypadkowym zbiorem fajerwerków nauczycielskich. To nie jest popis ani naszego talentu do rysowania, ani talentu do śpiewania. To nie jest akcja, to nie jest pokaz jednego aktora. My tutaj stanowimy tylko dodatek tak naprawdę. I to, co w lekcji możemy jeszcze zrobić, to kiedy już mamy nasze na co bezu, w niewielu punktach, naprawdę bardzo prostych, się zawierające, to co należy do nauczyciela, to sprawić, by realizacja tych kolejnych punkcików, tych kolejnych elementów była jak najbardziej atrakcyjna dla dziecka. To nie znaczy, że mają być cały czas fajerwerki. To znaczy, że dziecko ma mieć poczucie, że realizuje ten cel, ten kolejny krok robi i że ma takie poczucie sprawczości. Dobra, to mi się udało. W porządku, jeśli zrobiłem ten quiz, to znaczy, że już to umiem. Mogę przejść dalej. Kiedy wszystkie te elemenciki na lekcji jednej, która wcale nie musi być długa i obszerna, to przecież może być 10 minut, by dziecko czuło, że się czegoś nauczyło, to już możemy stwierdzić, że cel jest zrealizowany.
Tak więc no, mniej, więcej. Ja jeszcze wypisałam tak, to tak jeszcze podsumowując, uczniowie to nie gęsi, czyli nie musimy ich futrować nadmierną liczbą celów, że cele to mapa, tak? Pomyślenie o tym, że myślę o tym, że czego chcę, żeby uczeń się nauczył. I jeszcze, co bardzo mi się podobało, potrafię, umiem zamiast wiem i znam. I to, żebyśmy zostali tymi frankami z czwartej klasy, żebyśmy mieli trochę empatii, żeby sobie to dziecko wyobrazić, co ono może czuć w zetknięciu z tym, co my planujemy. Jeszcze podsumowując to wszystko, za co Ci dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bo to jest naprawdę, myślę, że bardzo ważne na co dzień, nie tylko w dzisiejszej sytuacji, to może taką podpowiedź dla nauczycieli, którzy tworzą te scenariusze. Dzisiaj trochę trudniejsze, bo do lekcji zdalnych, online, o czym wtedy warto pomyśleć? Czy możesz się podzielić? To ma być taki scenariusz takiej lekcji właśnie, gdzie ja jestem obecna. Jak to zrobić? Bo z tym chyba dzisiaj największy problem. Myślę, że przede wszystkim nie rzucać się na zbyt dużą ilość realizowanych celów przy jednym pociągnięciu, że tak powiem. Postawić właśnie na takie krótkie piłki. Im bardziej zwarta struktura, skupiona wokół jednego celu, tym lepiej. Tym zdrowiej dla ucznia, tym większe też jego zadowolenie z tego powodu, że udało mi się. Warto byłoby na końcu dopytać ucznia również, jeśli mamy taką możliwość dopisania tego do naszego scenariusza. Przeczytaj jeszcze raz cele i sprawdź, czy udało Ci się je zrealizować. Czy jesteś zadowolony z tego, w jaki sposób pracowałeś, co Ci się udało. Pomyśl o tym chwilę, być może chciałbyś o coś dopytać, gdzieś poszperać, może potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień. Niech dziecko też ma taką klamrę zwyczajnie, że ten cel jest na początku, ale też pojawia się na końcu, żeby podjął tenże franek z czwartej klasy trud dotarcia do refleksji własnej. Dziękuję Ci bardzo. Ja tylko jeszcze zapytam, bo widzę, że są z nami Ewa, jest właśnie Jola, Ola, Katia, Agnieszka. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania jeszcze, póki Kasia jest z nami? Czy jakieś dylematy? Myślę, że to, co powiedziałaś, jest szalenie ważne i myślę sobie, że gdyby każdy posłuchał tych Twoich kilku ważnych punktów, to też ta praca nasza być może bardziej motywowałaby młodych ludzi. Bo faktycznie intencje mamy dobre, ale czasami chcemy za dużo, za szybko, od razu. I to chyba dzisiaj jest takie bardzo trudne. Poza tym mamy też mnóstwo narzędzi do obudowania lekcji i czasem to, co ja nazywam fajerwerkami na lekcji, te wszystkie gry, multimedia, Może być tak, że dziecko zwyczajnie przytłoczą i mam wrażenie, że tyle jest do zrobienia, a ja ciągle nie potrafię jakiejś prostej rzeczy. I być może tę prostą rzecz warto trochę dłużej przytrzymać, skupić się na niej, sprawić, by dziecko głębiej, szczerzej się z nią zmierzyło, niż zarzucić dziecko na przykład mnóstwem kolorowych, pięknych gier. I warto by zweryfikować, czy rzeczywiście wszystkie ćwiczenia, które robię na zajęciach, są dopasowane do celu, które chcę osiągnąć. Czyli najpierw myślimy o tym, jaki jest cel, z czym chcę, by uczeń wyszedł z tych zajęć, czyli co po takim scenariuszu uczeń miałby umieć, wiedzieć, gdzie jest też poczucie tego, że dziecko jest zadowolone z własnej pracy. To samo dotyczy też uczniów starszych, prawda? Nie tylko tych maluszków, bo ktoś może za chwilę nam powiedzieć, że my o tym franku tylko z czwartej klasy. Tak, zauważyłam, że właśnie im wyższy poziom, że tak powiem, i starsza młodzież, tym nauczyciele mają większy kłopot ze sprecyzowaniem tych celów w języku ucznia, że jakby jest ta potrzeba bycia takim bardzo, nie chcę powiedzieć akademickim, bo to pewnie nie jest adekwatne, ale takim bardzo poważnym i niekoniecznie zastanawiamy się, jak ci młodzi ludzie to rozumieją. Super, mamy komentarze. Kasia, jak zawsze, bardzo konkretnie i rzeczowo, pisze Monika. Ola się zgadza na 100%, to pewnie widzisz te komentarze, tak? Tak, widzę, obserwuję. Bardzo super, jasno podane. Ja dziękuję Ci bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie
stanowiło duże wsparcie dla tych osób, które będą chciały posłuchać, dla tych, które tworzą w projekcie lekcje w sieci. Przy okazji zapraszam jeszcze te osoby, które chciałyby dołączyć. Warto poszukać grupę Projekt Społeczny Lekcje w Sieci, gdzie tak naprawdę zebrało się już w tej chwili kilkuset nauczycieli, gdzie kilkunastu koordynatorów mierzy się z ilością tych scenariuszy, które po prostu napływają. A wsparcie Kasi jest również w tym kontekście takim merytorycznym, żebyśmy te rzeczy po prostu robili dobrze. Tak, dziękuję raz jeszcze. Pamiętać, że trzeba mieć zawsze głowę na karku i nie zarzucać dziecka, tylko dać mu przestrzeń do przetworzenia wiedzy. Tak samo jak my byśmy tej przestrzeni chcieli, bo z drugiej strony ja tak sobie pozwalam jeszcze dzisiaj tak dopowiadać, czy nie jest tak, że my dzisiaj jesteśmy tak zawaleni tym zdalnym uczeniem się, tym wszystkim, że nam jest ciężko. Wyobraźmy sobie teraz dzieciaczka, który, czy młodego człowieka, który też tej wiedzy tak dużo dostaje. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.